inwestujemy naturalnie. Ostrowiec Świętokrzyski jest gminą, która stawia na ekologiczny transport publiczny. Znajdujemy się na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim na ulicy Samsonowicza. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymała dofinansowanie na ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Docelowo będzie 17 autobusów elektrycznych, 17 ładowarek do ładowania tych właśnie autobusów. Na tą chwilę mamy przeszkolonych 20 kierowców i 10 mechaników, jeżeli chodzi o obsługę autobusów elektrycznych. Docelowo będą przeszkoleni wszyscy kierowcy autobusów elektrycznych, jak również i mechanicy. Zakończenie inwestycji planujemy na 2024 rok. Te nowe autobusy mają na bazie swoje źródło zasilania. Ładują się w miarę szybko, jeżdżą po Ostrowcu i okolicznych gminach. Zasięg pokazywany na komputerze jest 425 km. Praktycznie dwie zmiany objedzie spokojnie. No ja jako kierowca oczywiście jestem zadowolony z komfortu pracy. Jest to projekt wartości 42,5 miliona złotych, gdzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował tą inwestycję w wysokości 29 milionów. Przede wszystkim zależało nam na tej ekologii, żeby tutaj naszym mieszkańcom zapewnić bardzo komfortowe warunki użytkowania właśnie transportu publicznego, ale też przede wszystkim, żeby wpłynąć na zmianę środowiska, gdzie tutaj poprzez czy niskoemisyjne, czy wręcz bezemisyjne autobusy możemy cieszyć się tutaj też lepszym powietrzem w naszym mieście. Z finansowania z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzysta każdy z nas, bo wszyscy chcemy żyć zdrowo i cieszyć się czystym powietrzem.